Na koniec to aż mnie chłopaki zmroziło. Ale dobrze, dobra, dobra rozmowa, uważam. Naprawdę, aż, aż mnie zmroziło sobie. Pomyślałem, kurde, dobrze, Leszku, że powiedziałeś, że to przecież ani Rosji za bardzo nie jest na rękę ta wojna z Polską, ani, ani Niemcom, tylko tym Amerykanom, Sakramentom. W związku z tym Wiesz, być może. Gdyby, gdyby naprawdę y, Putin miał czas, to postępowałby zupełnie inaczej. No postępowałby, kroiłby Ukrainę po, po kawałku, dezintegrowałby tak. ją, rozszerzałby, doprowadziłby do uruchomienia Nord Stream 2. Bo, bo przeszłaby ta certyfikacja, moim Oczywiście, zdaniem, do, no. do końca wakacji, myślę, że spokojnie by ta prze, przeszła. Jakieś czynniki spowodowały, że czynniki wywiadowcze podejrzewam, o których my nie wiemy. Informacje wywiadowcze, ekskluzywne, które skłoniły go do podjęcia takiej decyzji, czyli do szybkiego wprowadzenia projektu imperialnego. Nie wiem, jakie dokładnie. Być może się dowiemy się za kilkadziesiąt lat z podręczników historii, że były takie czynniki, które przyspieszyły to. Jest cała y, masa wiedzy, który, do której nie mamy doświadczenia, postępu, prawda? Więc, więc no racjonalne, racjonalne postępowanie zakładało, że będzie, że Ukraina, że Doniecka i Ługańska Republika no zajmą powiedzmy obwody Doniecki, i być może rzeczywiście jakiś most krymski zostanie zrobiony. Niekoniecznie, że wojska rosyjskie będą to sygnowały, a nawet jeśli to będzie ograniczony konflikt, zostanie podpisany Mińsk III i Federalizacja Ukrainy. Ewentualnie zmiana rządu na Ukrainie. Natomiast tutaj mamy do czynienia z realizacją już projektu imperialnego i z takim żelazną kurtyną pytanie, gdzie? Czy na, na Bugu, czy na odrze. No i to jest, to jest właśnie, to jest, to jest dokładne najważniejsze pytanie: czy na Bugu, czy na odrze? Czy, czy na Loarze, czy, czy jeszcze gdzieś tam, bo ja też bym się nie zdziwił. Na 90% jest tak, jak mówi Leszek, czyli są, są po prostu rzeczy, gdzieś on ten pitbull został dociśnięty i musiał u, u, ugryźć, okay. ale daje 10% szans, że, że psychologia zadziałała, czyli Putin ma 70 lat, czuje, że mu zostały trzy, bo wie jak się czuje i coś sobie chce udowodnić. Też tak może być uważam, albo jedno z drugim. Albo Myślę, że tak, że, że chce zostawić po sobie imperialną Rosję. To, co powiedział w 2007 roku, że rozpad Związku Sowieckiego był największą katastrofą geopolityczną. No i chce przejść na karty historii. Ten czynnik, tego czynnika psychologicznego wbrew pozorom, nawet jako osoba zajmująca się geopolityką, nie lekceważa. No, oczywiście, człowiek jest w końcu tylko człowiekiem, nawet jeśli ma w rękach losy świata, prawda? Tak. Panowie, Zresztą, ja mam powiedz... pytanie. Czy, czy, czy tam naszą postrozmowę mogę wrzucić. Proszę państwa, mam dzisiaj zaszczyt i przyjemność prowadzić taką, nazwijmy to debatę, w której będziemy się zastanawiać razem z Cezarym Grafem oraz Leszkiem Sykulskim. Co tak naprawdę dzieje się za naszą wschodnią granicą. Witam Cię Leszku witam Cię Czarku. Cześć. Dzień dobry, cześć. Chciałbym w ten sposób poprowadzić tą, tą rozmowę, tę tą debatę, żebyśmy się jak najwięcej dowiedzieli. W związku z tym zacznijmy od tego, że obecnie mamy koncert mocarstw. Świat z jednym hegemonem, można powiedzieć, że już odchodzi pomału do lamusa historii i w związku z tym Skrótowo patrząc, bo to jest oczywiście pewnego rodzaju skrót, można przyjąć, że w tych wydarzeniach, które teraz mają miejsce, takimi głównymi podmiotami są Rosjanie, Niemcy, czyli Unia Europejska, Chiny oraz Ameryka. No i teraz chciałbym, żebyśmy się zastanowili po kolei, jaka wizja tutaj Europy Środkowej, kontaktów, relacji z Ukrainą, z Rosją przede wszystkim. Jaka idealna wizja byłaby w optyce tych czterech mocarstw i byśmy może zaczęli od Niemiec? Jak Niemcy, gdyby to one miały tutaj, nazwijmy to stuprocentową sprawczość, jak one wyobrażałyby sobie stosunki z Ukrainą i przede wszystkim z Rosją? Leszku, prosimy, żebyś, żebyś zaczął. No myślę, że przede wszystkim z punktu widzenia Niemiec, zarówno silna Polska, jak i silna Ukraina nie jest. Nie jest tym, co powiedziałbym, jest w horyzoncie niemieckiej myśli politycznej związanej z racją stanu tego państwa. Myślę, że koncepcja mytel -Europy, Europy Środkowej jako obszaru zaplecza dla gospodarki niemieckiej to jest cały czas koncepcja żywa w myśli politycznej niemieckiej i w tym horyzoncie politycznym establishmentu niemieckiego. I oczywiście dzisiaj oczy, Większości polskich decydentów, większości zachodnich decydentów są skupione na Ukrainie, na tym, co się dzieje. Oczywiście dominują emocje, dominuje, no można powiedzieć, ten emocjonalny ogląd rzeczywistości, natomiast warto się przyjrzeć temu na chłodno. Jeżeli Władimir Putin zdecydował się na wariant imperialny, jeżeli Postanowił nie kontynuować tych działań, które prowadził od 2014 roku, tylko zdecydował się na wariant wchłonięcia całkiem sporej części Ukrainy, ewentualnie defragmentacji tego państwa, ale no z pełną kontrolą nad większością tego terytorium, to wybrał tak naprawdę wariant imperialny. Oczywiście można sobie zadać pytanie, dlaczego od 2014, w 2014 roku, dlaczego 8 lat temu nie zdecydował się na taki wariant, dlaczego nie przeprowadził operacji w podobnej skali, albo nawet w większej skali, takiej, która objęłaby całą Ukrainę. I to także jest istotne pytanie w kontekście Twojego pytania, Sebastianie, o politykę Niemiec. No bo pamiętajmy, że Niemcy oddały pier, pierwsze dwie, dwie nitki gazociągu Nord Stream 1 w latach 2011-2012. Następnie, oczywiście, przeszły do budowy Nord Stream 2 i no, musiały w jakiś sposób też zakładać różne scenariusze wydarzeń geostrategicznych w naszej części Europy, chociaż patrząc po tym, jak szef BND, szef niemieckiego wywiadu utknął na Ukrainie 24 lutego, czyli w, w chwili rozpoczęcia operacji nowej operacji wojskowej rosyjskiej, no też pokazuje, że Niemcy były zaskoczone tą, to, to, to in, tą inwazją, przynajmniej tą skalą tej inwazji. Natomiast z tego punktu widzenia, jeżeli Rosja zdecydowała się obecnie na realizację wariantu imperialnego, to znaczy, że zaczęła się do niego przygotowywać już w roku 2014. Już w roku 2014, przede wszystkim pod kątem gospodarczym, pod kątem samodzielności, czy też budowy takich różnych, powiedziałbym, mechanizmów technicznych, które pozwoliłyby rosyjski internet, czyli Runet, odłączyć od sieci globalnej, które pozwoliłyby przetrwać odłączenie od systemu SWIFT. Stąd budowa systemu MIR, który jest alternatywnym wobec systemu SWIFT, i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym tutaj trzeba założyć różne warianty. Że Rosjanie nie żartują, nie blefują, jeśli chodzi o te żądania, które wysunęli 17 grudnia 2021 roku. Ale wiesz, chodzi mi tutaj o, o to, że jak powiedziałeś, Niemcy sporo zainwestowali w ten mariaż, nazwijmy to, energetyczny z Rosjanami, a jednocześnie budowa i ciągnięcie tych rurociągów podniebałtyku zakładają niejako, że tutaj w Polsce, na Ukrainie różnie, różnie może być. Krótko mówiąc, ta ich inwestycja no, daje im powiedzmy wolną, wolną tutaj rękę. I chciałbym, żebyś jeszcze właśnie powiedział z punktu widzenia Niemiec. Wiesz, czy, czy Niemców stać na to, żeby w pewnym momencie obrazić się na Rosję? Biorąc pod uwagę te deklaracje obecne Olafa Scholza i rządu niemieckiego, mówiące o przeznaczeniu miliardów Euro na Bundeswehr, mówiących o budowie gazoportów. No pamiętajmy, że z miesiąca na miesiąc nie buduje się, w ciągu roku nie, Niemcy nie są w stanie się całkowicie przestawić. Myślę, że to jest kwestia wielu długich lat, gdyby Niemcy chciały rzeczywiście uniezależnić się od importu węglowodorów z Rosji, nie jest to żadnym przypadkiem, że te rury biegną pod nie Bałtyku. To jest cel, to jest oczywiście pewien, pewien interes geopolityczny, który, który Niemcy i Rosja zrobiły, doskonale zdając sobie sprawę, że jeżeli dojdzie do, tak jak mówią Rosjanie, do przekształceń polityczno-terytorialnych na obszarze Europy. Środkowo-wschodniej, to niemiecka gospodarka będzie wtedy bezpieczna. No i po to jest właśnie Nord Stream 1 o maksymalnej przepustowości 55 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. Tyle samo potencjalnie Nord Stream 2, czyli łącznie ponad no, około 110 miliardów metrów sześciennych gazu i zabezpieczenie transformacji energetycznej Niemiec. Nie ma dzisiaj takiej możliwości, aby Katar, Stany Zjednoczone czy Kanada, zastąpiły Rosję jako dostawcę gazu ziemnego do, do Niemiec, bo Niemcy nie posiadają takiej infrastruktury na dziś. Bardzo ci dziękuję, czyli, czyli puentując... puentując... Niemcy nie zerwą kontaktów gospodarczych z Rosją, ponieważ. Niemcy po to... grają cynicznie i wyrachowanie. Cynicznie i wyrachowanie. Czarku, jak ty widzisz to samo? Dla Niemców jedynie korzystny byłby konflikt taki ograniczony na Ukrainie, bo byłaby podaż pracownika białego, często wykwalifikowanego, chętnego do pracy. I Byłaby nakręcana koniunktura. Siłę rzeczy, jeśli wojna jest nie na twoim terytorium, to, to, to można na tym zarobić. To by było dla Niemców OK. Natomiast ja się boję, że to się wymknie jednak spod kontroli, bo Anglosasi mają zbankrutowany system finansowy od 2008 roku. On doznał zapaści w 2008 roku, był reanimowany. Potem w 2019 znowu Centix, IFO, PMI, wszystko zaczęło pikować w dół wszelkie wskaźniki gospodarcze i była grypa przez dwa lata. Wydrukowano kolejne setki miliardów dolarów, pustych pieniędzy, bilionów, dziesiątki bilionów, w praktyce, jeśli chodzi o główne banki centralne. Trupa postawiona na nogi, minęły dwa lata, ale on znowu wpada, wpada do w sarkofagu i teraz jest duży popyt na wojnę. Ja, ja myślę, że on głównie płynie ze strony anglosaskiej, czyli, czyli Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i. Akolici siłą rzeczy. Niemcy niekoniecznie, dla Niemców, tak jak mówię, mały lokalny konflikt, być może pracownik, koniunktura, ale to się wymknie, to się wymknie, moim zdaniem. Dywersyfikujcie się majątkowo. Ja tutaj podsumowując w takim razie, no, taka mi się wizja tutaj buduje, że Niemcy na długą metę są. Związane z Rosją, w związku z tym budowa tutaj dla nich żelaznej kurtyny nowej, no to jest bardzo wielki problem. Natomiast natomiast kwestia Europy Środkowej, Niemcy do tego jakby podchodzą, przypuszczam, że tak jak powiedział Leszek tutaj, że jest to kwestia tej mitle Europy, no ale przebieg rurociągów zakłada, że na różne warianty Niemcy są powiedzmy, gotowe, jeśli. jeśli Kraje Europy Środkowej, tak jak Ukraina czy Polska będą dadzą się, znaczy przekonają Niemcy, że są stabilne no, w długim okresie czasu, no to pewnie jakiś rurociąg jamal 2 się mógłby pojawić, ale jeśli nie, no to nie ma sprawy. Więc przejdźmy teraz do tego, co tak naprawdę, co tak naprawdę chciałyby tutaj widzieć Chiny. Bo Chiny w tej chwili wyłaniają się jako, jako tak jeden z głównych graczy, wiadomo ze swoją koncepcją jednego pasa, jednego szlaku. W związku z tym, ten tutaj teren, który jest no, terenem tranzytowym, jak najbardziej, poza tym koncepcja jednego szlaku, jednego pasa zakłada pewne zbudowanie związków gospodarczych, czyli krótko mówiąc, wojny są absolutnie wykluczone. Tutaj Chińczycy deklarują się, że oni są zawsze za pokojem i za sprawiedliwością. W związku z tym konflikt, i to jeszcze militarny, na trasie Jedwabnego Szlaku tutaj w Ukrainie jest czymś, co z pewnością jest im nie na rękę. Chińczycy się też deklarują, że widzieliby, zresztą no, inwestowali w koncepcję 16 plus 1, czyli... Yy, Tutaj międzymorza, powiedzmy, które byłoby wyjęte troszeczkę spod wpływów i Rosji, i Niemiec, byłoby taką strefą, szeroką strefą buforową. W związku z tym, jak, jak waszym zdaniem, jak, a z drugiej strony, czy też z trzeciej strony, już Rosja i Chińczycy są w bardzo bliskim sojuszu, który nie jest takim sojuszem podjętym jak Ribbentrop-Mołotow, powiedzmy, z dnia na dzień, tylko to jest sojusz, który się latami budował, w związku z tym z pewnością posunięcia Władimira Putina są w Chinach konsultowane. Zatem jak ta pozornie odwrotna do koncepcji Chin tutaj wojna w Ukrainie może się mieć do interesów Chińczyków? Jak Chińczycy tutaj wyobrażaliby sobie ten teren pod kątem ich interesów? Czarku, ty może zacznij. Nie zgodzę się, Sebastian, że to, co się dzieje teraz, jest a, szkodliwe dla Chin. Dla chińskiego wielkiego czerwonego smoka to jest jak wygrana na loterii. A, c, a... Rosja się przebie... musi się przebiegunować w tym momencie. Jeżeli słyszymy o, o tym, że BMW Audi, Mercedes, reszta przestają wysyłać samochody, zachodni system finansowy przestaje obsługiwać Rosję, a w... rozsypują się łańcuchy rosyjsko zachodnie, to Rosja siłą rzeczy musi zwrócić się w stronę Chin, w stronę chińskich dostaw samochodów, a w systemu finansowego innych dóbr. To jest jak wygrana na loterii dla chińskiego czerwonego smoka. Uważam, że dodatkowo akcje w Hongkongu są tanie obecnie i nieposiadanie ich jest błędem majątkowym. Chiny na tym zwyciężą, a nie przegrają. Jeśli to się rozleje natomiast, bardziej, to też na tym zwyciężą i jeszcze bardziej na tym zyskają. Oczywiście, nie może to się rozlać do takiego momentu, gdzie zostaniemy kolejną pustynną, mroźną planetą dryfującą w kosmosie, bo wtedy z majątkowego punktu widzenia no, to, to, to też dla Chińczyków nie będzie korzystne. Natomiast wcześniejsze wszystkie szczeble na drabinie, dla Chińczyków są wprost bardzo korzystne. Ale czy nie jest tak, że idąc w kierunku koncepcji powiedzmy nowej zimnej wojny, Ros... Chińczycy zyskują, co prawda, Rosję, ale tracą Zachód? W jaki sposób tracą? No, zobacz, że zawsze Zachód marzył, znaczy zawsze, no, od dwóch lat, o tym, żeby zmienić łańcuchy dostaw, żeby część przemysłu z powrotem wróciło na Zachód. No ale wiadomo, że z takiego punktu widzenia czysto ekonomicznego jest to niemożliwe. Ponieważ no, po prostu taniej produkuje się w Azji, bardziej wydajnie, ale gdyby stworzyć przeszkodę, wiesz, barierę fizyczną po prostu w postaci zimnej wojny, no to nie byłoby wyjścia. No tak, w tym takim scenariuszu klinczu wieloletniego to to będzie trochę utrudniało, komplikowało, ale to obejdą przez wehikuły, sposobami, to nie ma problemu. Z tym, że ja się innej rzeczy obawiam, że jeśli ten pitbull Rosja będzie trzaskany po klejnotach prętem, czyli odcinany od Swiftu, sankcjonowany tak poważnie, nietekturowo, to my będziemy mieli za 6 miesięcy rosyjskiego żołnierza w Porto, w Portugalii. To jest scenariusz, o którym trzeba myśleć, a nie, a, nie, a nie kredki, które w internecie cały czas niestety dominują. To tutaj musisz, musisz dalej pociągnąć ten temat, czemu ten rosyjski żołnierz miałby być Porto? Czy on tam przepłynie, czy przejdzie przez Europę? Przejdzie, bo kto wie, ja nie wiem, ja nie jestem geostrategiem, nie jestem geopolitykiem. Uważam, że jak ktoś się tym jara, to powinien oglądać kanał pana Leszka Sykulskiego, Leszek Sykulski, zapisać się do Akademii Geopolityki. Ja sobie tylko dywaguję jako prosty finansista. I w, kto wie, czy ostatnimi dwiema bitnymi w miarę armiami nie jest właśnie Armia Ukraińska, gdzie rzeczywiście jest człowiek, który chce ginąć, jest w stanie ginąć, i w jakimś sensie Armia Polska. Co jeśli dalej czyli na, od Odry tam na, na zachód. Każdy tylko czeka na emeryturę, wymienia samochód co cztery lata w wojsku i... Se, i rozumiecie panowie? Rozumiemy. Co, rozumiemy. Co, jeśli, co jeśli tak jest? To hipotetycznie zakładam. Nie twierdzę, że tak jest, bo nie wiem, ale żyjąc na tym świecie już jakiś kawałek czasu, można w tym kierunku a, intelektualnie podywagować. Leszku, spytam teraz Ciebie, jak według Ciebie powinna tutaj wyglądać ta Euroazja z punktu widzenia interesów Chin? Czy Chińczycy na tym, co się dzieje w tej chwili, bardziej mogą skorzystać czy stracić? Ja myślę, ja tutaj zgadzam się z Panem Cezarem Grafem, że jak najbardziej Chińczycy na tym całym kryzysie, na tej wojnie, już mówimy o wojnie w dużej skali, jak najbardziej zyskują i mogą zyskać jeszcze więcej. Z kilku powodów. Po pierwsze, pamiętajmy, że Chińczycy dywersyfikują swoją obecność gospodarczą na świecie. Po drugie, dywersyfikują swoją obecność polityczną. Po trzecie, nie ma żadnej wspólnoty ideologicznej między Chinami a Rosją. To jest małżeństwo z rozsądku, to nie jest małżeństwo z miłości, używając takich kolokwializmów. I niewątpliwie Chińczykom przede wszystkim zależy na tym, aby zmienić Ład międzynarodowy, aby ten ład stał się policentryczny, aby nie był zdominowany przez jednego hegemona, który będzie narzucał no, na przykład yy, sposoby dystrybucji i redystrybucji dóbr publicznych, różnych, no, takich chociażby jak bezpieczeństwo. Yy, I to jest dzisiaj klucz. Pamiętajmy, że jeżeli chodzi o szlaki transportowe, to. Ten szlak, który wiedzie przez Polskę, przez Białoruś Polskę, czy ten przez Ukrainę i, i, i dalej na, na zachód, to nie są jedyne szlaki, które, którymi dysponują dzisiaj Chińczycy. Ja tylko przypomnę, że oprócz Nord Stream, który, jak już powiedzieliśmy sobie na samym wstępie, yy, uprzedził pewne wydarzenia strategiczne. I zabezpieczył gospodarkę niemiecką. Tak samo istnieje kolejowy Nord Stream, ponieważ rosyjskie koleje państwowe RZD podpisały kilka lat temu umowę z niemieckimi kolejami, z Deutsche Bahn, na transport towarów barkami po Bałtyku. To, transport między innymi towarów z Chin do Europy i z Europy Zachodniej do Chin. I ten, i, i te, i ten szlak istnieje, funkcjonuje, obsługuje ten szlak zarówno port w Kaliningradzie, jak i port. W Ustłudze mamy port Zasnic, mamy port w Hamburgu, które uczestniczą w tej wymianie handlowej. Do tego mamy północną drogę morską, która jest i właściwie już można powiedzieć drożna przez, przez cały rok albo przez większą część roku, bo Rosjanie w ostatnich latach bardzo szybko, bardzo gwałtownie rozbudowali flotę atol, atomowych lodołamaczy i rzeczywiście ten szlak północny jest, jest dostępny. I gdyby rzeczywiście w Europie Środkowo-Wschodniej doszło do pełnoskalowego konfliktu albo... Takiego konfliktu, który mógłby sparaliżować, yy, prawda, yy, transport yy, to, towarów, no to Chińczycy mają alternatywne drogi, bo Chińczycy muszą być tutaj jak najbardziej przygotowani na to, że cieśnina Malakka może być zablokowana, że kanał Suezki może być zablokowany, że cieśnina Ormus może być zablokowana, że nagle na Bliskim Wschodzie może wybuchnąć wielki konflikt między Izraelem a Iranem, że w Europie Środkowej może wybuchnąć. No pamiętajmy, no jednak chińscy strategy myślą na bardzo wiele dekad do przodu i nie mogą pozwolić sobie na to, aby ich cała koncepcja jednego pasa, jednej drogi, ta propozycja, która obejmuje ponad 60 państw świata, była uzależniona od tego, czy w jednym państwie następ, nastąpi destabilizacja, czy nastąpi w innym państwie wojna, i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym dla Chińczyków już COVID-19 i ta deglobalizacja okazała się, okazała się bardzo korzystna z, z, wie, z, wielu, z wielu powodów Pozwoli, pozwoliła im rzeczywiście na dywersyfikację swoich, swojego oddziaływania gospodarczego. Natomiast z punktu widzenia Europy widać, że Europa jest nieprzygotowana. Nie mówię tylko o Unii Europejskiej, mówię także, chociażby o Wielkiej Brytanii, która się jeszcze nie otrząsnęła po brexicie. Pamiętajmy, że Stanami Zjednoczonymi rządzi człowiek dość Schorowany, mający swoje problemy zdrowotne. Stany Zjednoczone mają potężne problemy, i tak jak tutaj zresztą pan Cezary Graf powiedział, od 2008 roku poważne problemy gospodarcze, ale nie tylko, bo także poważne problemy społeczne, które były bardzo, w apogeum można było je obejrzeć w styczniu 2021 roku podczas szturmu na Kapitol, a to jest tak naprawdę wierzchołek góry lodowej tych problemów społecznych, które są w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli chodzi o siły zbrojne, Unii Europejskiej, no tak nazwijmy, to wiemy doskonale, że one są w absolutnych powijakach. Natomiast jeżeli chodzi o te, o te zdolności militarne państw Europy Zachodniej, o których pan Cezary Graf powiedział, no to myślę, że bardzo dobitnie pokazała klęska w Afganistanie, jak, jak słabe są siły zbrojne państw, państ, człon, państw członków NATO europejskich, jak są bardzo zależne od logistyki Stanów Zjednoczonych. I myślę, że dzisiaj to jest potężny, potężny problem. Stany, Niemcy nie wydają nawet 2% PKB na swoje siły zbrojne. W związku z tym, moim zdaniem, Niemcy są dzisiaj absolutnie nieprzygotowane do takiego konfliktu z Rosją. Myślę, że Rosja będzie starała się oddziaływać psychologicznie i te, to ultimatum, które Rosja przedstawiła Zachodowi, kolektywnemu Zachodowi 17 grudnia, no, okazuje się, że nie jest blefem. Okazuje się, że nie jest blefem, i jest pytanie, do jakiej, na jaką skalę wojny dzisiaj Rosja jest, jest gotowa. Myślę, że to przyparcie Rosji. Do ściany dzisiaj, no może powodować, że, że Rosja może, 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 że tak powiem, spróbować zastraszyć Zachód. Dziękuję. Czyli można byłoby dojść do takiego wniosku, że na ewentualną afganizację Europy Środkowej i Rosja, i Niemcy są przygotowane. Że jeśli doszłoby tu do jakiegoś jączącego się takiego, Konfliktu, no to, no to jeśli chodzi o zapewnienie dostaw węglowodorów do Niemiec z Rosji, no to kwestia Nord Streamu całkowicie to załatwia. Prawdopodobnie te umowy, które zostały podpisane z Orbanem na również dystrybucję, jakby tutaj od strony południowej, przy nie wiem dokładnie, którędy tam ten rurociąg by szedł, czy on by nie szedł właśnie przez jakieś, przez południe Ukrainy, czy w ogóle przez Ukrainę, ale my, wydaje mi się, że tutaj też są pewne alternatywy, przez Morze Kaspijskie pewnie i Rumunię, czy tam, no, nie wiem dokładnie, jak, jak ten szlak tutaj przebiega, w którym, w którym węglowodory byłyby dostarczane do, do Węgier. Wydaje mi się, że jednak chyba przez, przez, przez Ukrainę. Chociaż ale właśnie. kontrolowaną, ale ten część kontrolowaną przez Rosję. No, w każdym razie. W każdym razie rozumiem. To są, to są dla nas możliwe wariant. Nie, nie, niezbyt dobre perspektywy, niestety. Natomiast zastanówmy się teraz w takim razie, jak w tym wariancie imperialnym, który tu faktycznie wyłania się na stole. Chociaż ja cały czas uważam, że wariant. Hmm, z Europą Środkową, która byłaby neutralna w jakiś sposób, bo to jest taki wariant, na którym grali Chińczycy, cały czas jest na stole. Gdyby to była neutralność pod egidą Rosji, to myślę, że Rosja byłaby w stanie na taki wariant zagrać. Ja się zastanawiam, czy taki wariant też nie jest mimo wszystko rozgrywany. I w związku z tym zastanówmy się, jaki wariant z kolei byłby najbardziej korzystny z punktu widzenia Rosji. Załóżmy, że Rosja w tej chwili ma inicjatywę w rękach. Faktycznie robi co może, no ale jednak wojna z Ukrainą powoduje, że całe to społeczeństwo Ukraińców zaczyna być coraz bardziej nienawistnie nastawione do Rosji. W związku z tym to jest taka pod względem ideologii, powiedzmy. Jeśli tutaj Rosjanie myślą o podbiciu za pomocą Prawosławia, czy też jakimś takim takiej panslawistycznej idei powiedzmy, no to w tej chwili ją troszeczkę niszczą, bo to braterstwo słowiańskie w ogniu wojny przeradza się w pewną nienawiść. Jeśli myślą o D... De banderyzacji, że tak powiem, denacjonalizacji Ukrainy, no to robią dokładnie co innego tak naprawdę. W związku z tym jaki wariant, jaki wariant byłby tu lepszy dla Rosji? Czy przypadkiem, gdyby zrobili voltę za jakieś 2-3 dni powiedzmy i, i doprowadzili do, do rokowań pokojowych, które by zostawiły Żołyńskiego, który przecież w tej chwili promuje się na superbohatera. W wszystkich mediach zachodnich Władimir Żołyński promuje się na naprawdę ojca narodu, jeśli tak można powiedzieć. W związku z tym, czy, czy wariant stworzenia tutaj w Europie Środkowej z tych państw, które przystąpiły do NATO po 1997 roku, a którym Rosja zarzucała w tym swoim ultimatum z 17 grudnia, no, to, że nie powinny być tutaj terytorium dla baz NATO, czy stworzenie z tej Europy Środkowej, Takiego terytorium buforowego, nazwijmy to neutralnego, czy przypadkiem nie byłoby lepszym wariantem niż ten wariant taki czysto imperialny? Leszku, ciebie pierwszy o to zapytam. No myślę, że od samego początku Rosji chodzi o to, aby Europa Środkowo-Wschodnia była tak zwaną szarą strefą bezpieczeństwa czyli wyłączoną z bloków polityczno-militarnych, a na pewno tych. Tych zachodnich. Jeszcze jedna uwaga w kontekście tego gazociągu, o którym wspomniałeś, bo tu nie chodzi o kwestię gazociągu, który mógłby przechodzić z, z Ukrainy na Węgry czy też przez Ukrainę już. Tę część kontrolowaną przez Rosję, bo taki wariant też pewnie był rozważany. Natomiast tutaj muszę to sprostować i muszę to uzupełnić. W zeszłym roku, w 2021 roku, został oddany do użytku Turkstream i ten odcinek, który budowały Węgry i Serbia, został oddany do użytku, czyli od południa, omijając Ukrainę, Węgry są już zabezpieczone gazowo, i to warto o tym. Powiedzieć. Nie udał się South Stream, ale udał się Turk Stream, czyli turecki potok. Rosja wzięła w kleszcze gazowe Europę pod dnie Bałtyku i pod dnie Morza Czarnego. W związku z tym tutaj zarówno Węgry, jak i Niemcy są bezpieczne w sensie energetycznym. Natomiast z punktu widzenia rosyjskiego, myślę, że Rosja dzisiaj decydując się na taki wariant, takiej operacji wojskowej, która no jest na tym etapie, bo rozmawiamy 27 lutego, jest operacją ograniczoną mimo wszystko. Jest operacją oczywiście w dużej skali, to nie jest, to nie są działania hybrydowe, to jest oblężenie Kijowa. Natomiast bierze udział tutaj około 50 tysięcy żołnierzy. Do tej pory od 24 do 27 lutego wystrzelono około 200 rakiet. No to nie jest pełen potencjał, który Rosja mogłaby rzucić na Ukrainę. I teraz powstaje pytanie: dlaczego tak ograniczonymi środkami, i wcale nie najnowocześniejszym sprzętem, Rosja dzisiaj atakuje Ukrainę? Myślę, że to jest Myślę, że po pierwsze... Wejdę w słowo, panie Leszku, bo to jest padgotowka, to jest przygotowanie. Tak, i myślę, że mamy do czynienia po pierwsze z takim rozpoznaniem bojem, jak będzie wyglądał opór Ukraińców. Po drugie, to mogła być oczywiście kwestia rozpoznania wywiadowczego. No Rosja ma rozpoznanie wywiadowcze, i, i to rozpoznanie obrazowe, i to rozpoznanie osobowe na Ukrainie. Myślę, że całkiem niezłe. I jest pytanie, po co trzyma tyle tych, po co tyle tych dodatkowych? Dodatkowych żołnierzy, czy uderzy kolejnymi rzutami na Ukrainę, czy też przygotowuje się do potencjalnej operacji dalej na zachód? Moim zdaniem to nie jest wykluczone, bo jeżeli mamy do czynienia z taką eskalacją konfliktu z Zachodem i tak naprawdę z przygotowywaniem się Rosji do tego od wielu lat, bo Rosja zgromadziła ogromne zapasy i dewiz różnych zasobów finansowych, także technicznych, pamiętajmy, że w roku 2019 doszło do przyjęcia specjalnych ustaw, które pozwoliły pozwalają dzisiaj Rosji odłączyć rosyjski internet od sieci globalnej. I zobaczmy, że te ataki hakerskie na, na Rosję uderzają oczywiście czy to w stacje telewizyjne, czy, czy powiedzmy w strony rządowe, ale nie uderzają w elektrownie rosyjskie, w systemy dowodzenia, w systemy kierowania, w całą infrastrukturę krytyczną rosyjską. I to jest moim zdaniem bardzo istotna kwestia. Natomiast moim zdaniem, w tych scenariuszach, które należy dzisiaj rozważyć, oczywiście ten wariant. Stworzenia szarej strefy bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej jest bardzo ważny, ale pytanie, czy da się go osiągnąć bez wariantu siłowego? Bez wariantu siłowego, bez uderzenia na kraje bałtyckie i na, i na Polskę? Czy jest ten wariant rozważany? Moim zdaniem, jest rozważany w sztabie w sztabach zarówno białoruskim, jak i rosyjskim, jak i w tym sztabie połączonym państwa związkowego Rosji i Białorusi. Należy to wziąć pod uwagę, że Rosja będzie starała się skompromitować NATO, rozbić jedność NATO, w związku z czym możliwość uderzenia na kraje bałtyckie, czy zorganizowania tam albo pełnoskalowego uderzenia na kraje bałtyckie, albo zorganizowania tam działań hybrydowych w oparciu o mniejszość rosyjską, na przykład na Łotwie, która liczy około 27%, jest możliwa. I teraz jest fundamentalne pytanie, czy... W takim wariancie w wojny z Polską, Rosja musiałaby się zdobyć na deeskalacyjne uderzenie jądrowe. Bo pamiętajmy, że tego typu działania były, były ćwiczone. Czy to jest jakby standardowe ćwiczenie rosyjskie w ramach ćwiczeń pod kryptonimem Zapad, czyli Zachód? To należy wziąć pod uwagę. To ja tutaj się spytam, skoro jest taki wariant, że Rosja będzie chciała uzyskać tą szarą strefę powiedzmy neutralną w Europie Środkowej za pomocą sił no, militarnych, czy jest taki scenariusz, że Rosja może tą wojnę przegrać? Krótko mówiąc, czy jest na stole taki scenariusz, że przy no, jednak gigantycznym arsenale rosyjskim, nuklearnym również i za Chinami, które swoją potęgą też jako sojusznik stoją za Rosją, czy jest taki scenariusz, że cały ten Blok azjatycki atakuje taką, powiedzmy, Polskę, a Polska przy udziale pewnie jakichś tam sił Zachodu się broni. Czy to w ogóle jest możliwe? Fundamentalne pytanie: czy Stany Zjednoczone dzisiaj są w stanie prowadzić wojnę na dwóch teatrach wojennych, na dwóch teatrach strategicznych, strategicznych czy i na Indo-Pacyfiku, i w Europie? Wschodniej, czy mogą sobie pozwolić na pełne zaangażowanie, na pełną projekcję siły w Europie Wschodniej. Moim zdaniem jest to bardzo kwestia dyskusyjna. Pytanie, czy dzisiaj zachód jest w ogóle bierze pod uwagę wojnę nuklearną, czyli ograniczone w ogóle użycie broni broni jądrowej. Pamiętajmy, że w tym przypadku to Polska byłaby tym poligonem jądrowym. I czy takie deeskalacyjne uderzenie jądrowe jedno, dwa, kilka na Polskę, taktycznej broni jądrowej? Nie spowodowałoby absolutnego paraliżu, strachu wśród państw zachodnich, czy nie zaczęłyby się te kraje wyłamywać, chcąc doprowadzić do negocjacji z Rosją. Myślę, że to jest wariant. To jest jeden z wariantów. Oczywiście Rosja musi pokonać Ukrainę, musi rzucić na kolana Ukrainę. Ja bardzo wątpię w to, aby dzisiaj Rosja zdecydowała się na okupację całej Ukrainy. Dzisiaj, mówię oczywiście na 27 lutego. Myślę, że jakaś forma okupacji części Ukrainy wchodzi jak najbardziej w grę. Być może będzie Rosja dążyła do, do stworzenia jakichś podmiotów autonomicznych bądź samodzielnych, czyli, krótko mówiąc, do dezintegracji Ukrainy. Natomiast to jest dzisiaj kwestia absolutnie fundamentalna z punktu widzenia Rosji. Jeżeli to nie wyjdzie, to należy się liczyć także z opozycją wewnątrz rosyjskiego establishmentu i rosyjskich elit politycznych. Zawsze wojna to jest takie, takie powiedzmy, i troszkę granie wabank. Czarku, teraz cię, Ciebie chciałem spytać, jak Ty uważasz, jaka formuła tutaj geopolityczna w tej części świata byłaby najbardziej na rękę Rosjanom? Krótko mówiąc, do czego oni zmierzają Twoim zdaniem? No teraz do zdobycia Kijowa, bo plan jest myślę taki, że nie okupujemy każde miasto, miasteczko i wioskę stawiając jednego żołnierza przy, przy jednym obywatelu, tylko zmieniamy rząd w Kijowie. I okupujemy Ukrainę w ten sposób, więc myślę, że następny tydzień przyniesie niewykluczone, że upadek Kijowa. To jest etap pierwszy. Drugi etap Putin nie może pokazać, że jest nieskuteczny. Więc jeśli, jeśli, jeśli to pokaże, pokaże słabość, a tam jest wielu samców alfa, jak, jak zwykle na dworach bywa. To jest człowiek, który ma 69,5 roku, kończy 70 lat w październiku. W kwestie biologiczne, kwestie zdrowotne, też trzeba brać pod uwagę w tym przypadku. Chociaż ten typ. Ma tak, że, że niekiedy zaczyna dopiero koło 70 się rozkręcać na, na, na dobre. W, ja, ja uważam, że to będzie eskalowało. City w Londynie i Wall Street w Nowym Jorku wiedzą, w jakim stanie jest system finansowy świata zachodu. I wiedzą, jak bardzo duży jest popyt teraz na wojnę. Myślę, że nie jądrową mimo wszystko, bo, bo to się bardzo łatwo potrafi wypchnąć spod kontroli i, i, i ta planeta mroźna i pustynna, bez życia, potem fruwa przez kolejne setki milionów lat wokół swojej gwiazdy. My, myślę, że to nie w tym kierunku mimo wszystko, ale konwencjonalnie jak najbardziej. I kolejne pytanie, jakie warto sobie postawić, geostrategiczne, to jest: czy Turcja jest w NATO? Ona w rankingu Firepower jest na 10, 11 czy 12 miejscu, ale ja myślę, że, że tak nie jest do końca, że ona jest wyżej, że ona nie jest pod Koreą Południową, Francją, Włochami, tak jak ten ranking pokazuje, tylko nad tymi krajami. Bo to jest żołnierz bitny, to jest żołnierz wierzący w Allaha, to jest żołnierz innowacyjny. Bajraktary robią teraz furorę także na Ukrainie i. To jest ciekawe, czy, czy ta 700 tysięczna armia, łącznie z dobrze przeszkolonymi rezerwistami, jest w NATO, czy nie jest w NATO. Ręki dałbym sobie obciąć, nie dałbym, że jest. Tym bardziej widząc kurs liry tureckiej, która pomimo tego zamieszania, które jest, traci wciąż. Więc gdyby to było tak do końca państwo NATO, a wojna przez NATO ewentualna miałaby być prosto, szybko i łatwo wygrana, to lira powinna się umacniać, a się osłabia. Więc może jednak to jest jakiś trochę taki papierowy sojusz, jakie znamy z historii już z roku 1939 i z lat wcześniejszych. No, ja myślę, że tutaj Turcja zdecydowanie zachowuje neutralność, nazwijmy to, czy raczej swobodę manewru. Nie jest związana z żadnym sojuszem na sztywno. I teraz jeszcze chciałem przejść do czwartego, tutaj omówienia czwartego elementu, czyli Stanów Zjednoczonych. Jakim rozwojem sytuacji tak naprawdę w Europie najbardziej byłyby zainteresowane Stany Zjednoczone? Ponieważ mi się wydaje, że Stany Zjednoczone z kilku powodów są zainteresowane tutaj wstrzymaniem wojen i konfliktów. No po pierwsze, to jest ich standardowa Procedura, która powoduje, że kapitał ucieka do Stanów Zjednoczonych, zawsze jak są jakieś konflikty gdzieś tutaj, no to to jest oczywista sprawa numer jeden. Po drugie, jest to tamowanie chińskiej koncepcji jedwabnego szlaku, naturalna sprawa. No po to były też te wszystkie, nazwijmy to, wojny na Bliskim Wschodzie czy, czy w Afganistanie, żeby tą koncepcję blokować. Po, po trzecie, jest to legity, legitymizowanie jakby roli NATO jako elementu jednak potrzebnego. W tej chwili wiadomo, że jest raczej taki element odejścia na to, wycofywania się. No i, I taki może być efekt, zobaczcie, kiedy nas brakuje, kiedy nie jesteśmy tutaj faktycznie siłą decydującą, to od razu, od razu te konflikty wybuchają. W związku z tym, Czarku, chciałbym, żebyś zaczął jeszcze z punktu widzenia finansowego przede wszystkim, żebyś nam opowiedział, czy Stany Zjednoczone są zainteresowane w tym, tej części świata pokojem, czy, czy bardziej cieszyłaby ich wojna. Na obecnym etapie wojna. Oni zaraz po wielkim chińskim czerwonym smoku są numerem dwa wygranych na tej loterii. Dolar to jest wciąż 60% handlu na świecie, ale ma konkurenta, który ma 20 parę procent. Jest im euro. Gdyby tak się to euro rozpadło, bądź coś się z nim stało niedobrego, rozczłonkowane by zostało, to dolar kupuje sobie jedną, dwie dekady dominacji. Bo tam nie ma nic dalej. Jest dolar 55-60%, euro 20 parę procent a i reszta drobiazgi. Fund, frank, yuan, także chiński, w drobiazgi. Więc z, a, a kto dominuje pieniądz, dominuje wszystko. Pamiętajmy o tym, panowie. Z punktu widzenia Jankesów, bałagan w Europie, bałagan w strefie euro. Potencjalne za tym idące problemy z walutą euro są korzystne finansowo i majątkowo. Trzeba mieć aktywa amerykańskie kwotowane w dolarzu. Uważam, że z majątkowego punktu widzenia jest to roztropne i najlepiej zdeponowane za oceanem, czyli u, u amerykańskich brokerów. Ja tutaj tylko dodam, że no w tej chwili transakcje w Iwanie to są chyba około 2%. Są faktycznie. Pomijalne, czy też niezbyt duże, natomiast na horyzoncie zdarzeń jest elektroniczny yuan, który będzie miał ambicje przejmowania rynku, przynajmniej jeśli chodzi o handel z samymi Chinami, w związku z tym ta sytuacja może się w perspektywie, nie wiem, pięciu, sześciu, siedmiu lat odwrócić, no ale to jest, to jest z punktu widzenia działań militarnych, które się w tej chwili toczą, perspektywa jednak dosyć Odległa. Leszku, jak ty, jak według ciebie ta sytuacja się ma? Czy Stany Zjednoczone są zainteresowane wojną w tej części Europy? Myślę, że tak, z kilku powodów. Po pierwsze, Stany Zjednoczone są zainteresowane w zmianie władzy w samej Rosji. To pamiętajmy, że z punktu widzenia interesu Stanów Zjednoczonych nie jest to, czego życzyłoby sobie bardzo wielu. Polskich intelektualistów, polskich polityków, czyli w rozpadzie Rosji. Rosja, która się rozpada, to Rosja, która staje się łupem takich państw jak Chiny i w naturalny, sposób, w naturalny sposób może wpaść w orbitę wpływów chińskich, jeśli nie rozpada się terytorialnie, czyli ale następuje jakaś implozja wewnętrzna i Rosja jest na tyle słaba, może stać się, może zostać bardzo szybko zdominowana przez, przez Chiny, i to jest wariant niezwykle niebezpieczny dla Stanów Zjednoczonych. No, myślę, że w ogóle sytuacja, w której Rosja się rozpada ze swoim arsenałem jądrowym, ze swoją, ze swoimi technologiami z możliwością migracji milionów ludzi przeszkolonych, mówię o ludziach ze służb mundurowych, szeroko pojętych, ze służb specjalnych, no, to jest wariant niezwykle niebezpieczny w ogóle dla całej Eurazji. W związku z tym to nie jest tak, że Stany Zjednoczone są zainteresowane w całkowitej destabilizacji Eurazji. To, to pamiętajmy o tym. Również Chiny nie są zainteresowane w taki, w, 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 oczywiście w takim wariancie. Natomiast osłabienie Rosji, Wywarcie nacisku na zmianę władzy w samej Rosji, to niewątpliwie jest, w, powiedziałbym, w horyzoncie takich ambicji politycznych Stanów Zjednoczonych. Druga sprawa o samo osłabianie Rosji. Kolejny konflikt w Europie Środkowo-Wschodniej, no na przykład taki między Polską a Rosją, byłby czymś, co niewątpliwie osłabiłoby i gospodarkę rosyjską, i rosyjs morale rosyjskiego żołnierza, i sprowadziłoby. W tym, wprowadziłoby w tym establiszmencie rosyjskim różnego rodzaju no, nowe tarcia, nowe napięcia, i to z tego punktu widzenia niewątpliwie byłoby to korzystne dla, dla Stanów Zjednoczonych. Druga trzecia sprawa to jest oczywiście to, że Unia Europejska stałaby się jeszcze bardziej zależna od amerykańskiej obecności militarnej i od amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego. No bo jeżeli dzisiaj Niemcy chcą wydawać kolejne miliardy, Euro na zbrojenia, no to pytanie, czy będą się tylko zaopatrywać w samej Unii Europejskiej? Moim zdaniem to jest ogromny. Rynek zbytu dla amerykańskiego sprzętu wojskowego, i to jest rzeczywiście w tym niewątpliwie amerykańskie firmy, koncerny zbrojeniowe są po prostu zainteresowane. Taki wariant, tak jak powiedziałem, jakiegoś taktycznego użycia broni jądrowej byłby czarnym scenariuszem, także dla Stanów Zjednoczonych. Natomiast, no, oczywiście nie można tego wykluczyć, że Rosjanie próbując deeskalować napięcie, mogą się zdecydować na taki ruch. Moim zdaniem, bardzo jest mało prawdopodobne, aby doszło do wojny jądrowej takiej, powiedzmy na pełną skalę i wejścia na y, najwyższy szczebel drabiny eskalacyjnej, a jest ich we, według Amerykań, niektórych amerykańskich geostrategów nawet 44 takie szczeble, w związku z czym moim zdaniem to jest, to jest naprawdę mało prawdopodobne, natomiast sama, samo uderzenie deeskalacyjne należy oczywiście wziąć pod uwagę y, i możliwość sparaliżowania tutaj y, powiedziałbym takiej swobody, swobody strategicznej Stanów Zjednoczonych. No, ja tutaj muszę wyjaśnić, bo to jest taki paradoks, że uderzenie jądrowe nazywasz deeskalacją, ale w sztuce wojennej są takie elementy, które, nazwijmy to, są tak przerażające dla strony przeciwnej. To są, to są rzeczy stosowane od tysięcy lat. Już Cypion Afrykański w swojej kampanii hiszpańskiej stosował pewne masakry, które były. Roznosiły się ich barbarzyństwo takim echem, że przeciwnicy po prostu przestawali się bronić. W związku z tym, no, uderzenie na Ameryka amerykańskie, na Japonię bronią jądrową też miało taki charakter, nazwijmy to, deeskalujący konflikt. W związku z tym, to tak tylko gwoli wyjaśnienia, że to jest taki paradoks, że użycie broni atomowej, które nam się może wydawać, że będzie eskalowało konflikt, ono. De facto go kończy. Natomiast w sytuacji, w której, w której ten, ten konflikt mógłby no, nie iść po, w ten sposób, jakby sobie Władimir Putin życzył, no, to faktycznie posiadanie bardzo szerokiego, bardzo dużego arsenału atomowego daje różne możliwości tutaj deeskalacji i, nazwijmy to, zakończenia po swojej myśli, co jest no, z naszego punktu widzenia. Bardzo ważne, żebyśmy sobie zdawali sprawę, że my raczej nie mamy szansy takiego konfliktu wygrać. I jeszcze to, co powiedziałeś Leszku, że konflikt między Rosją a Polską, który w tej chwili w mediach przynajmniej bardzo wyraźnie wisi w powietrzu, prawda, że on jest grzany, że następnie jesteśmy my, że Ukrai Ukraina walczy praktycznie za nas. Że ten konflikt jest dla nas nie do wygrania. A co jest najważniejsze, on nie jest korzystny ani dla Unii Europejskiej, ani dla Rosji. W związku z tym, yy, no, tu jest taka, taki ta, ta, powiedziałbym, nuta pozytywna w tym wszystkim, że ten wariant jest tak naprawdę najmniej prawdopodobny, a jeśli byłby już, na stole i już by się dział, to chyba tak naprawdę może to jest teza mało popularna, ale najlepsze, co byśmy mogli zrobić, to się pierwszego dnia elegancko poddać i przejść do rokowań pokojowych. Rozmawiamy 27 lutego. Informacja sprzed paru minut. Stan podwyższonej gotowości sił odstraszania nuklearnego Rosji. To jest element, oczywiście, gry psychologicznej. To jest element próby zastraszania pokazania, że jest, że że Putin mówi, jesteśmy zdeterminowani, no bo Rosja jest dzisiaj zdeterminowana i moim zdaniem jest zdeterminowana nie tyle w kwestii samej Ukrainy, bo Ukraina jest tylko narzędziem. Moim zdaniem Ukraina nie jest celem rosyjskim. Ukraina jest tylko narzędziem. Rosja jest zdeterminowana do zmiany architektury bezpieczeństwa międzynarodowego i do wprowadzenia nowego systemu bezpieczeństwa w Europie. No, możemy się uśmiechnąć, nieco ironiczniej powiedzieć, no jakiego bezpieczeństwa, no ale rzeczywiście chodzi o zabezpieczenie interesu rosyjskiego, o nowy podział stref wpływów i o, rzeczy, i o rzeczywiście zneutralizowanie geostrategiczne państwa Europy Środkowo-Wschodniej. Myślę, że ten postulat likwidacji baz natowskich z państw, które wstąpiły do Sojuszu Północnoatlantyckiego po 1997 roku, będzie, będzie Rosja chciała po prostu osiągnąć. To jeszcze tutaj właśnie Gdybyś mógł powiedzieć słowo na temat tej nowej struktury bezpieczeństwa, no bo w tym ultimatum z 17 grudnia wyraźnie Rosja powiedziała, że Europa Środkowa, o którą się rozszerzyło NATO i gdzie zamontowało swoją infrastrukturę wojskową, w tym bazy systemu IGIS, jak chociażby w Redzikowie czy w Rumunii, że to jest ten element, którego sobie po prostu nie życzą. W związku z tym ta koncepcja, o której też mówią od jakiegoś czasu dosyć wyraźnie, popierając Rosjan, Chińczycy, żeby Europa Środkowa była pewnym neutralnym buforem, Wydaje mi się, że to jest na horyzoncie zdarzeń rozwiązanie, do którego Rosja dąży. Czy się mylę? No myślę, że tak. Myślę, że to, to nie jest blef rosyjski. To nie jest, nie jest blew rosyjski. Rosja ostatnie 8 lat po prostu przepracowała, tworząc sobie możliwości funkcjonowania w oderwaniu od ścisłych związków z Zachodem. To jest oczywiście duża rewolucja w samej, w samej Rosji. Myślę, że to jest także na długi czas koniec rosyjskich okcydentalistów, liberałów, a na pewno w tej wersji, w której występowali dotychczas. To myślę, że także jest takie wyjście nawet ciut poza koncepcję Wadima Cymburskiego, czyli tworzenia takiego wielkiego limitrofu. To jest nawet wyjście w kontekst taki eura, e, eurazjatycki, bym powiedział, nawet myśli, myśli geopolitycznej rosyjskiej. Na pewno w, ty, trzeba wziąć pod uwagę te trzy, te trzy żądania rosyjskie dzisiaj, czyli po pierwsze zakaz rozszerzania NATO, czyli wprowadzenie moratorium na politykę otwartych drzwi Sojuszu Północnoatlantyckiego. Drugie żądanie rosyjskie to jest kwestia neutralności, zneutralizowania po prostu strategicznego tej części Europy, czyli likwidacji baz natowskich, niestacjonowanie wojsk natowskich we wszystkich krajach, które przystąpiły do Sojuszu Północnoatlantyckiego po 1997 roku, czyli po podpisaniu tej karty NATO Rosja. I wreszcie trzeci postulat, chyba najbardziej taki rozmyty w, tym, w, ty, w tych żądaniach, w tym ultimatum, czyli nierozmieszczania ofensywnej broni wzdłuż granic Rosji. No cokolwiek to miałoby oznaczać, bo kwestia rodzaju tej broni, kwestia, jak blisko miałoby się to znajdować potencjalnie, no myślę, że to jest kwestia kolejnych negocjacji. Myślę, że to jest kwestia także powrotu do negocjacji wokół traktatu INF. Czarku, chciałem spytać ciebie, jeśli. Powiedzmy, Rosji i Chinom udałoby się zrealizować wariant, w którym Europa Środkowa byłaby takim neutralnym buforem między Rosją a Zachodem. Jak wpłynęłoby to na gospodarkę Europy Środkowej? Czy byłaby to koncepcja korzystna, która dawałaby nam jakieś perspektywy, czy też byłaby to sytuacja niekorzystna gospodarczo dla nas? No, długoterminowo na przestrzeni 30-50 lat być może i korzystna. Natomiast po drodze, a w ciągu roku, dwóch, trzech, czterech spodziewam się, że takie przebiegunowanie, przedstawienie gospodarki no totalne w, w takim układzie byłoby bardzo, bardzo bolesne. Byłoby bardzo, bardzo gospodarczo bolesne. Ja tutaj muszę ci wejść w zdanie, bo neutralność nie oznacza odwrócenie się tyłem do zachodu. To jest raczej otwartość a, ale w jedną i w drugą nierealne. stronę. Sebastian, ale to jest nierealne. Tak jak nierealne są te trzy żądania w tym momencie rosyjskie do spełnienia przez zachód City Wall Street wiedzą, w co jest gra, a druga strona też wie, że to jest nierealne w tym momencie, tym bardziej po rozpoczęciu operacji na Ukrainie. To jest, to, to, to jest baśnie, to jest nierealne. Tak samo nierealna jest neutralność, czyli co? taka Szwajcaria w Polsce, tak, pomiędzy wschodem a zachodem. Nierealne jest to, Sebastian, so, to, 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 to są baśnie. No ale jeśli, jeśli, zobacz, jeśli Niemcy są skazane na handel chociażby węglowodorami z Rosją i nie mogą tutaj zbudować żelaznej kurtyny, to w takim układzie, taki twór, nazwijmy to neutralny, jakim byłyby kraje Europy Środkowej, myślę, że tak jak Polska, Ukraina, ale też pewnie kraje i tutaj cały ten blok między morza, ale chodzi mi o wersję teoretyczną. O wersję teoretyczną. Masz, nie budujemy tu żelaznej Słucham? Gazociągu na Bałtyku, po dnie Bałtyku, po to masz Stream, żeby nie musieć tego robić koniecznie. Żeby nie musieć tak. tego robić. Koniecznie. No, ale jaka jest tak. alternatywa? Jeśli, jeśli te kraje nie będą neutralne, to znaczy, że będą, będą, tak jak do tej pory, nazwijmy to w ścisłym sojuszu ze, Stanu, ze Stanami Zjednoczonymi, czyli będą takimi krajami, które trzeba będzie właśnie omijać. No Przecież całe nieszczęście wiązało się z tym, że daliśmy się wrobić w rolę, nazwijmy to, takiego amerykańskiego, wiesz, wataszki, którego trzeba właśnie tymi rurociągami omijać. I Ukraina również szła tą drogą. W związku z tym, jeśli w, no, w procesie tych działań militarnych, jakkolwiek by one nie wyglądały... Z kolei będziemy musieli zrezygnować, powiedzmy, z takiej możliwości wstępowania do sojuszów, tylko będziemy musieli ogłosić neutralność. Czy to przypadkiem nie spowoduje, że pod, 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 pod względem gospodarczym będziemy mieli lepiej? Z całym szacunkiem do ciebie, Sebastian, nie, nie będę rozważał baśniowych scenariuszy. Są dwie opcje: albo będziemy dalej w orbicie niemiecko-amerykańskiej, albo wpadniemy w orbitę chińsko-rosyjską. Nie wyobrażam sobie historii, w której Polska to może byłoby ładna baśnie, ładne marzenie senne, które jest taką Szwajcarią, robi interesy ze wszystkimi, pobiera swoje, kulturalnie 10-20% prowizji, wszyscy żyją długo i szczęśliwie. Kuszące, ale tego nie będzie. Leszku, ciebie o to spytam. Czy ta koncepcja, o której mówią też i Rosjanie, i w jakiś sposób Chińczycy, czy ta koncepcja, tak jak mówi czarek, jest wyłącznie bajką, czy ona z punktu widzenia geostrategicznych interesów chociażby Chin miałaby swoją rację bytu? Myślę, że takie koncepcje mogły być rozważane jeszcze dekadę temu. Natomiast sytuacja realizacji tak naprawdę planu imperialnego Rosji no właściwie przekreśliła te, te, te rozważania i myślę, że no to jest pytanie, jak będzie wyglądał porządek przyszły w Europie Wschodniej. Co do tego, że jesteśmy w momencie historycznym zmiany porządku geostrategicznego, nie mam, nie mam cienia, cienia wątpliwości. Co do tego, że wykuwa się porządek na następne dekady, nie? Na następne kilka lat, ale na następne kilkudziesięciolecia, no to myślę, że, że też co do tego nie mam, nie mam żadnych wątpliwości. Pytanie, czy Polska to jest oczywiście nie chcę tutaj siać żadnej paniki, żadnego strachu, broń może, no ale jeżeli rozmawiamy o kwestiach geopolitycznych, no to musimy wiedzieć, że granice nie są dane raz na zawsze, że. Toczą się wojny i, to, i, i koniec historii nigdy nie nastąpił i prawdopodobnie nie nastąpi, wdający się przewidzieć, przewidzieć przyszłości. To jest pytanie, jeżeli doszłoby do konfliktu między Polską a państwem związkowym Rosji i Białorusi, czy Polska wyszłaby z tego konfliktu w tych samych granicach? Czy nie doszłoby do podziału stref wpływów w Polsce? W każdym razie jakikolwiek konflikt militarny, w który Polska zostałaby zaangażowana, to na pewno jednoznacznie przesunąłby nas w konkretną strefę, w konkretną strefę wpływów. W tym momencie mówienie jakiejkolwiek neutralności, już moim zdaniem traci po prostu sens. To myślę, że o tym można było rozmawiać, próbować dogadywać się na pewno przed budową Nord Stream. Jeden. Na pewno przed budową Nord Stream 1 yy, różne warianty były wtedy, że, że, że tak powiem, na stole yy, jeszcze mnie, mniej więcej w okolicy, w okolicy końca pierwszej dekady XXI wieku można było próbować coś robić. Natomiast dzisiaj jest fundamentalne pytanie, czy po prostu u, uda nam się uniknąć wojny. Yy, a, a jeżeli tak, to za jaką cenę? Za jaką cenę? Yy, I czy rzeczywiście pokój jest najwyższą wartością? Yy, i, I to są fundamentalne dzisiaj pytania, które, które stoją przed nami, biorąc pod uwagę to, że w Polsce jest, że w Polsce właściwie rząd. Polscy decydenci całkowicie nie brali tego wariantu pod uwagę, że Polska może być w jakimś otwartym konflikcie z Białorusią czy z Rosją, bo w Polsce nie istnieje system obrony powietrznej, nie istnieje system obrony cywilnej. W związku z tym rozumiem, że polscy decydenci w ogóle nie brali tego wariantu pod uwagę, no chyba że mamy tak rozwiniętą agenturę, która po prostu zniszczyła system bezpieczeństwa państwa polskiego. A w firmach amerykańskich typu Lockheed Martin, General Dynamics i podobnych wystrzeliły, Korki od szampana. Te firmy aprecjonują w tym roku po kilkadziesiąt procent. Każda, najsłabsza. Dalej, bardzo interesujące są firmy, i, i będzie niebawem wideo na kanale Cezary Graf na ten temat. Firmy produkujące mikrochipy typu Intel, typu Texas Instruments, i są tanie firmy w tym momencie stosunkowo. Dalej, bardzo interesujące są przedsiębiorstwa produkujące żywność. Broń, żywność, mikrochipy. To, to jest uważam majątkowo rozsądne w, na tym teatrze wojennym, który nam się tutaj otwiera. To przechodząc do ostatniej części. No, ja chciałem powiedzieć, że mi się wydaje, że jednak wojna w tym regionie nie jest tak korzystna dla Chin, bo tutaj nie mamy, nie mamy wątpliwości, że jest korzystna dla Stanów Zjednoczonych. Natomiast wydaje mi się, że ta wojna nie byłaby korzystna dla Chin. Ja zobaczę, czy mi się tutaj nie rozłączyło coś. I w związku z tym wydaje mi się, że. Gdyby wyrzucić właśnie wpływy amerykańskie, czyli przyjąć wariant neutralności, że to wcale nie byłoby, że to wcale nie jest rozwiązanie z kosmosu, które jest już całkowicie nierealne. No mówią o tym głośno Chińczycy i mówią też o tym stosunkowo głośno Rosjanie, w związku z tym. Sebastianie, ale kto miałby wyrzucić te wpływy amerykańskie? Jeżeli siłowo miałoby je wyrzucić? Miałoby je wyrzucić państwo Związkowe Rosji i Białorusi, no to w naturalny sposób, nawet jeżeli to, co zostałoby z państwa polskiego, ogłosiłoby, ogłosiłoby nie, neutralność, to wiadomo, że byłoby protektoratem rosyjskim czy rosyjsko-niemieckim, bo i w takim wariancie ogromnej zawieruchy wojennej, nie wiadomo, jakby się zachowały Niemcy. No Wydaje mi się, że tutaj mogły być jakieś porozumienia, no, ze względu na to, że mamy wojnę. Wojna kończy się na ogół jakimiś rokowaniami pokojowymi. No i można byłoby, gdyby była taka wola, powiedzmy, Chin, Rosji i Niemiec, a myślę, że i Chiny, i Rosja, i Niemiec byłyby zainteresowane wyrzuceniem tutaj Amerykanów z tej części świata, no to cóż Amerykanie mieliby zrobić? No po prostu spakowaliby się, prawdopodobnie, i wyjechali. Jesteś, Sebastian, miłym, sympatycznym, pozytywnym góralem. W, w wielu Twoich wideo się to przejawia i to, to bardzo ładne, ale to tak nie będzie. Też tak uważam, absolutnie nie. To, 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 jest, to jest już rodzaj pewnej iluzji, marzycielstwa. No tak, tak się nie uprawia. Twardej polityki, po prostu Stany Zjednoczone są gotowe na wspieranie tutaj tak zwanej wschodniej flanki NATO, nie po to, aby się stąd wycofywać, ale po to, aby jak najsilniej zaabsorbować siły rosyjskie, jak najmocniej osłabić Rosję i zmusić Rosję do przynajmniej życzliwej neutralności w potencjalnym konflikcie na Indo-Pacyfiku. Pamiętajmy, że dzisiaj dla Chin moim zdaniem jest jeszcze za wcześnie na realizację operacji na Tajwanie. Myślę, że to nie jest ten czas że jeszcze Chiny chcą odczekać, chcą zobaczyć, jak będzie wyglądało kształtowanie się nowego porządku w Europie Wschodniej, nowego porządku na Bliskim Wschodzie. Tutaj musiałoby zostać spełnionych kilka dodatkowych czynników, moim zdaniem, aby Chińczycy zdecydowali się na operację dzisiaj wojskową w Cieśninie Tajwańskiej, co oczywiście nie jest wykluczone, natomiast myślę, że teraz, w tym momencie, na przełomie lutego, marca 2022 roku, to jest jeszcze za wcześnie dla Chińczyków. Ja tutaj jeszcze zwrócę na taką rzecz uwagę. Nowy hegemon, kiedy zaczyna być nowym hegemonem, musi coś światu zaproponować. To nie może być na tej zasadzie, że to źle wygląda, jeśli nowy hegemon wkracza ze swoją hegemonią po prostu poprzez wojnę, poprzez rozwiązania militarne. To się źle sprzedaje, zwłaszcza Chińczycy, którzy swoje. Kulturze strategicznej mają osiąganie swoich celów raczej bez wystrzału, raczej za pomocą dyplomacji, niż za pomocą, no, krótko mówiąc, jakichś najazdów militarnych. W związku z tym, mi się wydaje, że w tym scenariuszu, który się teraz rozgrywa, który nas wszystkich zaskoczył, musimy to przyznać, że on nas cały czas jeszcze zaskoczy i że tak naprawdę jest to wojna hegemoniczna o zamienienie świata który był zdominowany przez Stany Zjednoczone, przez świat policentryczny z taką cichą hegemonią, powiedzmy chińską, i wydaje mi się, że wartościami, jakie chcieliby Chińczycy, żeby były kojarzone z nimi, jest sprawiedliwość i pokój. W związku z tym, ja bym wcale nie uważał, że musi tutaj dojść do ostrych militarnych rozstrzygnięć, do nowego podziału zimnowojennego. I tego rodzaju różnych brutalności, ponieważ jeśli wchodzimy w nową epokę, i to ma być epoka kojarzona powiedzmy, z jakimś sinocentryzmem, to żeby ona miała swój smak i powiedzmy, że była atrakcyjna, to musi się zadziać coś takiego pozytywnego, ponieważ inaczej, tak jak mówię, to będzie zły początek, a ze względu na to, że Rosjanie z Chińczykami z pewnością pewne, pewne posunięcia konsultowali. To wydaje mi się, że w tym teatrze, który w tej chwili ma jakąś taką fazę, powiedzmy, brutalności i strachu, wyłoni się jeszcze, jeszcze akt, który będzie tą brutalność i strach zastępował jakąś pozytywną wizją przyszłości. Leszku, jak myślisz? Nie, no ja myślę, że dzisiaj Chińczycy. Biorąc pod uwagę analizę historyczną i to, jak Chiny zachowywały się jako, jako państwo, jako cywilizacja na przestrzeni wieków, Chińczycy nie mają dzisiaj takich, takich ambicji, aby narzucić hegemonię światu w taki sposób, jak robiły to Stany Zjednoczone. To znaczy, Chińczycy nie mają takiego modelu kulturowo-cywilizacyjnego, który, który byłby atrakcyjny do przeszczepienia. W Afryce, w Ameryce Południowej, w Europie i tak dalej, i tak dalej, to, to nie mamy do czynienia z dominacją języka chińskiego na świecie. Nie mamy do czynienia z dominacją kultury popularnej chińskiej, chińskiego kina, chińskiej soft power i tak dalej, i tak dalej. Chińczycy, przynajmniej na razie, koncentrują się na tych kwestiach gospodarczych, grają w go, starają się zabezpieczyć przestrzeń pod kątem swoich interesów gospodarczych. I zresztą w historii nie było tak, że Chińczycy. Kolonizowali inne kontynenty. No, zobaczmy na historię Chin, chociażby na XV wiek, kiedy mieli najpotężniejszą flotę wojenną na świecie i zresztą te, tę flotę zniszczyli i zamknęli się. Przystąpili do polityki izolacji. W związku z tym nie uważam, aby tak, te, ten wariant był prawdopodobny. Uważam, że idziemy w stronę świata policentrycznego, czyli podziału stref wpływów. Inna sprawa to jest fakt, że w ciągu ostatnich dwóch lat. Bardzo świat przyspieszył procesy społeczne i procesy polityczne, także gospodarcze, w stronę w jakiejś formy cyfrowego totalitaryzmu. Cyfrowego totalitaryzmu. I myślę, że tutaj pandemia COVID-19, a właściwie nie tyle sama, sam wirus, co restrykcje społeczne przyspieszyły pewne trendy. Przyspieszyły pewne trendy i, i, i niewątpliwie ta kontrola nad obywatelami, ta ograniczenie praw obywatelskich jest dzisiaj charakterystyczne dla większości państw świata. To teraz ostatnie pytanie. Zaczniemy od Czarka. Czarku, gdybyś był w tej chwili królem Polski i miał tutaj stuprocentową sprawczość, to jakie, jaką politykę wobec konfliktu i wobec tej sytuacji byś prowadził? Nie mam pojęcia. Nie, nie mam pojęcia. To jest tam złe i gorsze, złe i bardzo złe wyjścia w, w tym momencie. Tak jak Leszek zauważył, Amerykanów nie da się wyrzucić. Oni wręcz się tutaj przybywają w coraz większych ilościach, więc to jakby proces jest odwrotny. W, w Armie Zachodnie podejrzewam, że, że po, po pierwszym ostrzale mogą się rozpiesznąć, bo to niewykluczone, że to nie są, że to są niebitne armie, najzwyczajniej w świecie. I tam nie, nie ma się na czym oprzeć i zawiesić. Niewykluczone, że jedyną poważną armią w Europie, poza rosyjską, jest armia turecka. I, i, i to jest pytanie: tutaj, jako król polski, myślę, że, że z Erdoanem bym dużo rozmawiał, bo, bo z Turkami właśnie nie wiadomo. Oni, ja uważam, że oni zarówno mogą pójść razem z Rosją ławą, jak i pójść przeciwko Rosji. A to jest jedyna poważna armia, moim zdaniem, działająca, funkcjonująca w Europie. A taka poważna, poważna w momencie, kiedy się zaczyna robić gorąco. W momencie, kiedy się zaczyna... Nie na papierze. Na papierze to tam są cuda w, w, w powpisywane, tak? Ale tutaj, tutaj Ci podpowiem jak, niejako, że no z jednej strony jest Orban, który mówi, że jedyne wojska NATO na naszym terytorium to są wojska węgierskie. Z drugiej strony mówi, trzymamy się od tego konfliktu z daleka, z drugiej strony są Niemcy, którzy tak wiesz, y, trzymają się z daleka, ale wysyłają hełmy. A ostatnio obiecali, że być może jeszcze coś tam wyślą. Na no, trzeciej stronie jest Polska, która uprawia politykę, y, wiesz, y, Putin demonem świata, y, y, i po prostu musimy zrobić wszystko, żeby pomóc Ukrainie. Gdybyś miał tutaj, wiesz, no bo powiedzmy, że są, są takie możliwości, prawda? Jestem przeciwnikiem wojny, zwolennikiem miłości. Królem Polski nie będę. Zwalniam się z odpowiedzi na to pytanie. Okay. Bardzo trudna sytuacja. Leszku, powiem ci, no, mi się bardzo podoba postawa, szczerze mówiąc, Orbana, który stara się prowadzić bardzo realną politykę. Jak ty byś, jak ty byś się zachował, czy jaką, jakie ruchy byś wykonał, gdybyś miał sprawczość, nad państwem polskim w tym okresie. No tutaj takie małe zastrzeżenie do dwóch Twoich wypowiedzi. Wspomniałeś na samym początku, i to mi umknęło, ale chciałem to naprostować, że pakt Ribbentrop-Mołotow nie został zawarty z dnia na dzień 23 sierpnia 1939 roku, tylko ta współpraca wojskowa niemiecko-sowiecka trwała od lat dwudziestych. Więc to jest ta jedna, jedna moja uwaga. Druga sprawa, to nie Węgrom grozi kilku milionowa nowa imigracja z Ukrainy. I to do, warto to podkreślić. Polska jest w innej sytuacji geostrategicznej niż Węgry, no w diametralnie innej w tej sytuacji I, i państwo Związkowe Rosji i Białorusi ma spore instrumenty nacisku na Polskę, począwszy od um, tych instrumentów poniżej progu wojny, chociażby jeśli chodzi o presję migracyjną. Po drugie, wzniecanie konfliktów wewnętrznych w samej Polsce, bo Oczywiście, ja jestem zwolennikiem pomocy humanitarnej dla Ukrainy. Uważam, że kobietom, dzieciom należy pomagać. Natomiast widzę to niebezpieczeństwo, że przy masowej imigracji do Polski będzie trudno służbom, kodwywiadowi sprawdzić, kto tutaj jest relokowany. Wiemy dobrze, że wielkie migracje w historii zawsze kończyły się plasowaniem chociażby agentury nielegalnej, no z tego słynie, słynął wywiad sowiecki, słynie wywiad rosyjski, bardzo wątpię, aby te okazje przespał wywiad rosyjski i myślę, że będzie starał się destabilizować sytuację wewnętrzną w państwie polskim, ale moim zdaniem dzisiaj wszystkie opcje są na stole i pytanie, co ja bym zrobił, gdybym był tym przysłowiowym królem Polski. Myślę, że dzisiaj tym czynnikiem, który niezwykle ogranicza władzę każdego Władcy w Polski, czy to będzie naczelnik, czy to będzie prezes, czy to będzie premier, czy to byłby ten przysłowiowy król. To jest silny czynnik nienawiści, jaki funkcjonuje w społeczeństwie polskim. To już nie chodzi o rusofobię, to jest kwestia nienawiści wobec. Nie Putina, nie aparatu państwowego Rosji, ale samych Rosjan. Dzisiaj każda formacja polityczna polska, która wysunęłaby postulat normalizacji relacji z Federacją Rosyjską, jestem przekonany, że straciłaby bardzo mocno w sondażach a sondaże w demokracji bardzo mocno kształtują kwestie wysuwania programu politycznego, kwestie w ogóle po, polityczne. Natomiast kierując się czystym chłodnym realizmem i kierując się polską racją stanu i przede wszystkim polskim interesem narodowym, uważam, że polska elita polityczna powinna absolutnie studzić emocje. Powinna studzić emocje i powinniśmy robić wszystko co jest możliwe do tego aby nie doprowadzić do do wciągnięcia Polski w wojnę, czy też do, do narażenia Polski na bycie ofiarą agresji. Bo tu nie chodzi o jakby polska sprawczość jest bardzo ograniczona, bo możemy oczywiście mówić o tym, że nie po, powinniśmy studzić emocji i tak dalej, ale nie wszystko od nas zależy. W wielu kwestiach naprawdę niewiele od nas zależy i powinniśmy zrobić wszystko, co jest możliwe, aby jak najpóźniej wejść do potencjalnej wojny, a optymalne byłoby oczywiście to, aby um, spróbować. Prowadzić negocjacje na arenie międzynarodowej w taki sposób, aby w ogóle do żadnej wojny nie wchodzić. Wiem, że to może się wydawać fantasmagorią, no, ale lepszej recepty tutaj nie mam. Uważam, że podbijanie bębenka wojennego i tworzenie nastrojów nienawiści do jakiejkolwiek grupy narodowościowej dzisiaj, do obojętnie jakiej grupy narodowościowej, nie służy kwestii elastyczności polskiej polityki zagranicznej. No Jesteśmy w trudnym położeniu i to nie jest żadne, żadne odkrycie. Natomiast uważam, że. Powinniśmy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby nie stać się ofiarą agresji. Zgadzam się z panem Leszkiem Sykulskim, że trzeba studzić emocje. To jest geopolitycznie bardzo ważne, bardzo ważne, ale też to jest bardzo ważne majątkowo prywatnie, bo mam widzę to, że ludzie bardzo nerwowo zaczęli reagować w, w Polsce odnośnie swoich własnych prywatnych spraw majątkowych. Oczywiście mądrość majątkowa się trochę zmieniła, bo trzeba iść bardziej w kierunku aktywów fizycznych, aktywów pod własną kontrolą, dywersyfikacji także geograficznej. Pewne przesunięcia trzeba poczynić, ale nie nerwowo. Z mojego doświadczenia wynika, że w 99 na 100 sprawach majątkowych nerwowo wykonywanych są straty. W podejrzę podejrzewam podobnie, ale na tym się mniej znam. Panowie, mam takie wrażenie, że mój optymizm przesunął was na pozycję pesymistów w tym wszystkim. Ja tutaj no, widzę oczywiście. Widzę oczywiście zagrożenia i widzę dramatyzm tej całej sytuacji, ale i widzę też, że jeśli wszyscy zgadzamy się do tego, że należałoby studzić emocje i nie podbijać tutaj bębenka prowojennego, że nasz rząd akurat robi coś zupełnie odwrotnego, że te emocje stara się rozchwiać, ile wlezie, i grać na tym wojennym bębenku. No niestety, niemniej jednak cały czas. Liczę na to, że wszystko to się skończy mimo wszystko nie tak źle, jak tutaj mówiliśmy, bowiem wydaje mi się, że ta wojna hegemoniczna, w jakiś tam sposób zmiana, zmiana świata, z świata jednobiegunowego na świat policentryczny, wydaje mi się, Leszku, że jednak pod takim cichym, cichą hegemonią Chin, bo tutaj... Ta rola cesarza chińskiego, chociażby podczas dynastii Ming, ona była takim cichym gdzieś tam arbitrem. On sobie uzurpował prawo do bycia takim na horyzoncie pewnym majestatem, powiedzmy, który, który pilnuje właśnie pokoju i sprawiedliwości. W związku z tym wydaje mi się, że mamy jednak szansę na to, żeby ten konflikt zakończył się jednak jakimś stabilnym, stworzeniem tutaj jakiegoś porządku, jakiejś architektury, która będzie miała, nazwijmy to, sens właśnie taki pokojowy. Nie wiem, nie wiem czy się ze mną zgadzacie, ale to już trudno. Panowie, bardzo Wam dziękuję za tę debatę. Mam nadzieję, że nie wystraszyliśmy strasznie słuchaczy, bo ja staram się zawsze... Robić to, o co wy tutaj apelowaliście w ostatnim zdaniu, czyli studzić nastroje, nie podbijać nerwowości Bębenka. Myśmy ich troszkę postraszyli tutaj, ale no cóż, mogę powiedzieć, myślę, że też najbliższe dni pokażą, czy to idzie w kierunku eskalacji, czy nie. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Moimi gośćmi był Leszek Sykulski. Dziękuję Ci, Leszku. Dziękuję, do zobaczenia. Oraz Cezary Graf. Dziękuję, do zobaczenia. of yeah. all. Yeah. Jestem innego zdania. Uważam, że żadnej pandemii nie ma.